Witajcie, dzisiaj mamy 7 kwietnia. Lecimy sobie z drugą dawką azotu na zboża. Znajdujemy się na plantacji jęczmienia ozimego Evido Galileo. Tutaj było siane, bo sprawdzałem przed chwilą na vlogu, 180 sztuk na metr kwadratowy. Czyli tam gdzieś wyszło 94 kilo chyba, jakoś tak, na hektar. No jest to hybryda, zobaczcie, szczota. Tutaj kurczę, naprawdę jest bardzo rozkrzewione. Wcześniej patrzyliśmy, to było chyba 13 rozkrzewień. No to jest mega. Tutaj to i tak wam powiem, na tej działce słabiej wygląda. Jest bardziej tutaj pleśń zaatakowała i ogólnie jest tak jakby słabiej pobudzone do życia. Później będę przejeżdżał, to pokażę te wcześniejsze pole. I też korzeń tutaj jest troszkę słabiej rozwinięty, czyli tak jakby po tym starterze troszkę lepiej to wygląda. Tutaj nie było lane, no było mokro. Tam mi się żnęło, będę później przejeżdżał, to wam pokażę. Może teraz by jeszcze polał nim. No zobaczymy. Może wyrwę sobie tutaj jakąś roślinę. Kurde, ciężko i o. Urywa się korzeń, no. Ciężko, kurde. Sporo się urwało. Ale zobaczcie. To jest chyba... O. To jest z jednego ziarniaka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Te ze dwa pewnie odrzuci. Tu akurat 10 się trafiło. Jeszcze tam dwa takie mniejsze. Ale to pewnie odrzuci. Super się pokrzewiło. Chyba było siane 19 września? Czy 20, jakoś tak. Chyba 19. I ogólnie było bardzo żółte, tam na którymś vlogu pokazywałem wam. Ale teraz dostało pokarmu, dostało ciepła. Już nabiera kolorów, jakoś to wygląda. Ja jestem zadowolony. Jak widać, jęczmień zaraz będzie strzelał w źdźbło. Trzeba już podać tutaj azot, bo za tydzień to już może być i T1. Patrzyliśmy tydzień temu, to kolanko jeszcze siedzi w węźle krzewienia, jeszcze nie wyszło. Czyli już za tydzień myślę, że będzie pryskanie. I tak w jęczmieniu i przeżycie kończymy nawożenie na tych dwóch dawkach właśnie. Aczkolwiek ja te dwie dawki podzieliłem. No może nie tak tyle co podzieliłem, o tutaj ładne w dołku. Nie tyle co podzieliłem, tylko po prostu dwa rodzaje nawozu daję na drugą dawkę. Bo testujemy sobie nawóz Sulfamy 18. Mamy tam 10% formy amonowej, 8% amidowej. 30% siarki. 4% magnezu chyba, bo ja teraz mówię z pamięci, jak coś to tutaj wam wrzucę, jak się coś pomyliłem. Jeszcze chyba mamy 0,01% miedzi i cynku i sodu jeszcze 0,02% chyba procenta, jakoś tak, jak coś to tutaj wam wrzucę. Tutaj kurczę dużo pleśni jest. Tutaj jeszcze widać, że ono tutaj jest troszkę jeszcze przystopowane, ale też powoli się budzi. Tutaj te kolejny to są i z jesieni, i z pierwszej dawki, niby był przymrozek, ale się zarywało. Teraz wam powiem, że ładnie jest. No to aż tak nie wiem, już kurczę mrozek puści, bo mamy 3 stopnie. Już późno jest miar, chyba 8 godzina. Ale jeszcze się spodziewałem, że tutaj będzie gorzej. A tak tutaj na spokojnie sobie przejeżdżamy. No wiecie, tutaj już 3 razy przejechane było. To na tej ścieżce może i twardo, tutaj na polu by było gorzej. Ale na spokojnie, tutaj właśnie najgorsze kolejiny zostały na tym polu. Tu kolejne przejazdy właśnie w tym miejscu też.
Starczy nam tutaj chyba tak. I tego sulfamo właśnie, tutaj też daję te sulfamo, a na jęczmień, na pszenicę i na pszenżyto dałem tydzień temu. A dzisiaj będzie już wjazd też z saletrą, a tutaj wjeżdżam, no bo po prostu żeby tutaj przespał, wtedy nie wjeżdżałem i tutaj nam teraz ładnie obespo, przez ten tydzień prawie nie padało. I daję tego sulfamo 100 kg. I pójdzie druga część dzisiaj właśnie na resztę. Tutaj też właśnie jeszcze drugi raz będę rozsiewał. Pójdzie saletra, monowa, pulan. Tam mamy 34,4% azotu. Po połowie właśnie mamy tej saletrzanej tam i amonowej. Czyli no taka mieszanka, taki kurczę jakby RSM, tylko tej amidowej mało. Testujemy ten nawóz, on ma jeszcze ten system chyba mezokalk, to samo co w tym fosforanie. I ma także N-proces, ten system ochrony azotu przed ulatnianiem w postaci amoniaku, czyli to tak jakby ten nawóz zmieszamy z tym i będziemy mieli lepsze pobieranie tego azotu. No zobaczymy, testujemy pierwszy rok, ten nawozy będziemy dawać, będę też je dawał na pod kukurydzę, ale chyba po głównie i na łąki też chyba go się rozrzuci, nie wiem czy teraz, czy po pierwszym pokosie. Dobra, mi tutaj zostało jeszcze kilka przejazdów. Zobaczymy się za chwilę. No i lecimy już z saletrą. Musiałem tutaj sobie łopatki przerzucić, bo ta saletra jest perlista i kurczę, wąsko leci strasznie. Mi trochę według aplikacji się nie zgadzało. I dałem, żeby jeszcze szerzej właśnie waliło, bo nie dorzucało. I tutaj właśnie jest to drugie pole jęczmienia. I tutaj moim zdaniem troszkę lepiej się to kształtuje. Jęczmień jest jeszcze wyższy nawet. Możliwe, że nawet bardziej rozkrzewiony. I tutaj w ogóle, o, tutaj pojedyncze takie, prawie pleśni nie ma. Tutaj bardzo ładnie to wygląda. Chyba nawet lepiej niż na, no nie chyba, tylko raczej na pewno lepiej niż na tamtym polu. Dobra, lecimy, bo się pogoda zmieniła. Tutaj mamy taką ziemię mozaikowatą, ale ten jęczmień równiutki, na całym polu jednolity praktycznie. Jesteśmy już na pszenicy. Tutaj z tego brzega wąsko troszkę musi polecieć do sąsiada.
Jak widzicie, pszenica ładny tutaj ma kolor, naprawdę ciemna jest. Jest to pszenica postel po kukurydzy na kiszonkę, siana tutaj w uprawie bezorkowej. I bardzo ładnie wygląda, naprawdę jestem z niej zadowolony. Ogólnie jeszcze wam powiem, że według tej aplikacji ustawiałem, bo nowa aplikacja wyszła do Amazony. Ale też kurczę się tak nie zgadza, jak chcecie ustawić według tej aplikacji, to MySpreader chyba ona tak się nazywa. Jak chcecie ustawić według tej aplikacji, to ustawcie, nie wiem, 3 metry wężej rozsiew, albo po prostu normalnie, tylko dajcie na przykład o 4 otwory na skali, tam otwór o 4 mniej, bo troszkę zawyża i łopatki nam troszkę też za daleko wali w granuli, bo tak jak teraz z tym perlistym, to waliło właśnie zbyt wąsko. To łopatki też tak musicie patrzeć, bo też tak średnio się zgadza. Słabo ten perlisty wam się rozsiewa, wam powiem. Na ten rok specjalnie właśnie kupiliśmy mocznik granulowany pod kukurydzę, on na tonie był 50 złotych droższy. No ale będzie warto, będzie tam daleko leciał i tak jak wiatr, to nie będzie nam zwietrzał. Teraz troszkę mamy wiatr, no i tak różnie leci. No a druga sprawa, to nie możemy, ten perlisty nie daje rady po prostu szeroko lecieć. Tam 20 metrów to jest max. Czyli tak jak teraz, to na styk, no ale dolatuje, troszkę na zakład idzie też, czyli nie jest źle. To jest jedyna działka, gdzie mam zasianą pszenicę bezorkowo. Czy wygląda ona lepiej, czy gorzej? No na razie wygląda podobnie. Tak patrzyliśmy właśnie, bo jeździłem tam z przedstawicielem firmy, o której bierzemy środki, to tak jakby miała troszkę bardziej, była rozkrzewiona, a nie, może tak się trafiło po prostu, ale tak jakby bardziej rozkrzewiona, no i jakby więcej korzeni przybyszowych, ale mogło się tak trafić po prostu. I druga sprawa, to dużo myszy jest po bezorkowym systemie. Tutaj akurat nie widzę, ale na poprzężycie to dużo było tych dziur właśnie. No ale to trzeba było się z tym liczyć, nie? I tak, w pszenicy jeszcze pójdzie pewnie trzecia dawka jakościowa w maju na kłos. O, tutaj dziuple, zobaczcie. Nie wiem, czy widzieliście. No kurde, w Polsce tego nie ma. Pójdzie jakościowa dawka jeszcze na kłos, a tak jak mówiłem, w jęczmieniu, w przężycie kończymy już nawożenie. W jęczmieniu i przężycie dobijemy gdzieś tak do 140 azotu w czystym składniku, a w pszenicy gdzieś tak myślę do 160-70. Czyli teraz tak porówno gdzieś wychodzi mniej więcej 140, ale jeszcze pójdzie gdzieś pewnie 25 kg, pewnie 100 saletrosanu, bo mam saletrosan. Stówka saletrosanu pewnie pójdzie jeszcze na kłos. To z siarką to jeszcze tym lepiej na białko. No i dobra, tam jeszcze niech nam trochę dorzuci. Dobra, styknie. Lecimy dalej. Później jeszcze może pokażę wam przężyto, jak wygląda. Ja saletrę sieję, a tutaj z nieba saletra leci, pewnie nie widzicie. Ale trochę śnieg zaczyna padać. No teraz 3 stopnie mamy tylko. Tutaj jesteśmy na pszenicy po orce. Ale już dzisiaj mamy, co mamy dzisiaj? Środę. Podobno, że od soboty już ma być od 15 stopni. Czyli tak jakby teraz popadało i później zrobiło się ciepło, no to bym
się ładnie strzelił w te okienko pogodowe tutaj. Powoli by już te nawozy działały. Tylko brakuje właśnie ciepła. Dobrze, chyba jutro nadają deszcz. To dobrze by było, żeby jutro deszcz popadał. Kurde, tutaj to dopiero szczota jest, zobaczcie. Tutaj te zboże chyba najbardziej w górę poszło. Tutaj mamy właśnie pszenżyto. Pszenżyto Porto, siane w drugim siewie, nawet bez zaprawy. Ale jest czyściutkie. Tutaj tak samo po bezorce jest, po kukurydzy na kiszonkę. Tutaj było siane jakoś 195 kg na hektar, troszkę może nawet i przygęsto. Ile roślin to wam nie powiem na metrze, bo to w drugim siewie już nie pamiętam, jaki tam ten MTZ był. No ładnie to wygląda, tutaj to i kolanko już na pewno wychodzi. Tutaj po tej wyzorce, ale nie widać dziupli po myszach. Po orce wam powiem jest troszkę, no po prostu aż tak nie poszło do góry. Akurat tutaj w przypadku pszenżyta mówię, bo pszenica to tak jest, widzieliście zresztą, no niby z ciągnika, ale jakoś widzieliście, że pszenica i bezorkowa i po orce jest na tym samym poziomie jak tutaj, niż tutaj pszenżyto. Czyli w sumie gdzieś dajemy teraz na drugi strzał, poszło tydzień temu 18 i teraz akurat tu na pszenżyto niecałe 200 kg idzie tej saletry, czyli gdzieś 85 azotu, no sporo, ale to już kończymy nawożenie, do tych 140 mniej więcej dobiliśmy. Ja nie celuję w wysoki plon. Ktoś powie, że spokojnie tutaj 180 mogłoby być azotu. No tak, zgodzę się, ale ja wysoki plon nie celuję. Poza tym była gnojowica dana pod korzeń. Będzie jeszcze dokarmianie dolistne dwa razy. Jak da 8 ton, to ja będę zadowolony. Nie celuję w nie wiadomo ile, bo te ziemie u nas, jak jest są dobre ziemie, to jest mozaika straszna na polu i tam, gdzie słabsza gleba, to ten plon będzie nam zaniżać. Jak 8 ton będzie, to i tak to będzie rekord. Właśnie w tym roku chcę zrobić pełną ochronę i lepsze skracanie i zobaczymy jak to będzie, czy to się będzie opłacać. Zrobimy sobie i tę jedynkę i tę dwójkę. Już taką pełną ze skracaniem. I wiatr się zmaga wam powiem, i tak średnio i to idzie ta saletra, ale to tak z jednej strony mniej poleci, z jednej dalej, tak się wyrównuje. No nic, ostatni kurs mi tutaj został jeszcze oprócz tej dwie działki właśnie, też jedna po bezorce, jedna po orce. Większość przężyta ma właśnie po bezorce. I zobaczę, jak będzie, nie będzie silny wiatr, to tak, jeszcze czeka mnie azot na łąki w postaci saletrosanu. Już też użytki zielone nam ładnie ruszyły. To też zaraz trzeba azotu dostarczyć. I co, jeszcze sól pod kukurydzę by pasowało też rozsiać. I na razie przerwa od rozsiewacza. Aż dopiero mocznik pewnie pod kukurydzę. Dobra, jeszcze tu w to i z powrotem. I tamte dwie działki, już druga dawka azotu na zboże zakończona. Jak będzie ciepło, to może za tydzień już będzie ta jedynka. Z oprysku też będzie na pewno vlog, tam wam powiem co stosuję i ile. A dzisiaj to na tyle, dzięki za oglądanie, na razie, cześć!